Zaczęła się sroga zima w biebrzańskiej osadzie. Już drugi tydzień stawy są zamarznięte. Czas zacząć dawać powietrze rybkom. Podłączyłem sprężareczkę taką małą. Będzie chodzić non stop. Nie wiem ile wat bierze, kilkanaście pewnie. No i jak widać tam już pracuje, bulgocze. No, żeby się ryby nie podusiły, bo tutaj ryb mamy dużo. Mimo, że jest dość duży staw, ale jednak jest takie niebezpieczeństwo. A to nasze domki uroczo położone. Wiśniowy, tam tu dębowy, tam kiedyś powstanie kolejny. A tam gdzieś w oddali sosnowy. I przepiękne biebrzańskie widoki. O, także będziemy ratować rybki. Zaraz pojadę na drugi staw, postawię taką samą sprężareczkę. Nakryję ją tym wiaderkiem, bo śnieg pada, żeby może i deszcz jakiś zacząć padać. Ona będzie chodzić non stop. Nie wyłączam. Do tej pory się sprawdziło. W ubiegłym roku w ogóle nie włączałem. Nie trzodziło potrzeby. 2 lata temu chodziły tam przez jakiś czas. I było wszystko w porządku. Mam nadzieję, że w tym roku również tak samo będzie. Wszystko w porządku.